Dzień dobry. Dzisiaj pozwolę sobie Państwu przedstawić magnetofon kasetowy firmy Grec HSC4000. Produkowany był w roku 1982. Tak się prezentuje. Tutaj mamy poziom nagrywania. Poniżej jest regulacja poziomu wyjścia. Następnie gniazda na mikrofon. Tutaj mamy przełącznik Dolby tylko B. Potem wybór rodzaju taśmy: chromowa, metalowa i normal. I następnie przełącznik źródła, liniowy lub ewentualnie z mikrofonu, i gniazdo wyjścia na słuchawki. Następnie tutaj do góry licznik jest. Jeszcze można go skasować. Przycisk mute wyciszy w nagrywaniu. No i następnie tu mamy przyciski funkcyjne, otwieranie, zamykanie kasety, takie rzeczy. No dobra. Zewnętrznie wygląda bardzo ładnie, ale raczej tak to jest do odtwarzania. Jak ktoś ma jakąś starą kolekcję, to może wykorzystać, bo nagrywanie to chyba raczej na takim prostym modelu nie będzie miało sensu. No ale cóż, spróbujemy coś nagrać. Dobra, to otworzymy kasetę. Tak. Jakieś tutaj źródło. Licznik wyzerowany i próbujemy coś nagrać. Tutaj coś można jeszcze. O, tak to wygląda. Licznik jest sprawny, pokazuje nam wszystko. Musimy teraz pauzę. O, pauza też działa. Wszystko. Macie następny utworek. Tak wygląda w międzyczasie. Zaprezentuję, jak wygląda w środku. O, tak się prezentuje w środku. Widać, że czyściutki jest. Wszystko. Woda,
nic widać nie jest przerabiane. Podświetlanie ładnie świeci. Tak się prezentuje. O tak. Dobra, teraz przesłuchamy, co nam to się nagrało. Dobra, zobaczymy. To jeszcze nie jest to. Tak się nagrało. Tak ładnie. Wyświetlacz jest czyściutki. Kolejny utworek był. Aha, tu jest ta regulacja. O, można sobie regulować poziom wyjścia w ten sposób. Aha, gniazda są cincze i starego typu DIN. No i tak to nam się właśnie prezentuje magnetofon Grec HSC 4000 z roku 1982. Moim zdaniem stan bardzo dobry. Jeszcze trochę sprawdzamy przesuwanie. O, tu wszystko działa. W drugą stronę też. Play. Pauza. Pauzę puszczamy. Stop. Otwieranie. Tak. Tak się prezentuje, gdy jest zamknięta kieszeń. No cóż. Tak wygląda oferowany magnetofon. Zapraszam na moje pozostałe filmy, w których przedstawiam sprzęt audio z minionego wieku. Dziękuję i do zobaczenia.